Siema wszystkim, z tej strony Loris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. My moi kochani kontynuujemy naszą przygodę. Niestety w przerywniku między filmami kompletnie nie doszedłem do żadnego tutaj pomysłu, jak możemy się dostać przez te kamienne drzwi. Co więcej, na razie też harpi tutaj nie widzę. Jeżeli jakiekolwiek będziemy mieli pióra, to oczywiście przyniesiemy je sobie tutaj Eltanowi. Ale na razie ich nie mam. Jeżeli jakieś będą, to wiadomo, że mu oddamy. A do tego czasu, moi kochani, wykonajmy sobie zadanie symbol nienawiści. Lećmy do Zoltana. Gdzieś tutaj powinien się nasz przyjaciel kitrać. Wydaje mi się, że on powinien być tutaj na górze. Tylko jak się mamy tam dostać? To jest też bardzo dobre pytanie. Może tędy? Możliwe. Potrzebujesz klucza, ok. Damn, ciemno jak w dupie. Picie eliksirów. Kot. Jeżeli jest ciemno, to może być im ciężko. Wypij te dwa eliksiry. Kot i jaskółka. Mamy jaskółki troszkę, możemy sobie na spokojnie ją walnąć tutaj. Dobra, ciśniemy. Przeszukaj tunele i znajdź Zoltana. Tak czułem. Zaraza. No tak, 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 oczywiście. Zarżnięty. Otwórz drzwi. Kurde, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tam są kolejne nekery. Jak ich masakrujemy, Boże. 4 minuty będzie trwał ten kod. Jeszcze, także powinniśmy się troszkę sprężać w miarę możliwości oczywiście i zobaczmy, gdzie to nas doprowadzi. Tam są kolejne nekery, ok. Tam nas prowadzi znacznik, ale symbol nienawiści. Kurde, kawałek będziemy musieli tymi tunelami przejść. Z tego co widzę. Aha, jak ty wyszedłeś z tego drewna, ty mi powiedz. Tutaj widzę, nic specjalnego nie ma. Oreny. Dobra, weźmiemy te pierdoły. Ha. Dobrze, że tu nie przyszliśmy w poprzednim odcinku, bo możemy sobie troszkę tutaj posiedzieć dzisiaj. Bo ja już powoli zaczynam błądzić w tych całych śmiesznych tunelach pod Vergen. Tam zejść się nie da chyba. Ale spróbujmy tymi drzwiami. Może tutaj nas coś doprowadzi gdzieś.
tutaj jakieś drzwi są. Kolejne, już wychodzą, okej. Więcej was mam. Skoro tak, to chyba dobrze idziemy. Mam takie dziwne przeczucie. Ja pierdolę. Pożeracz zwłok. Tak, wybuchnie. Tak też czułem. Golem jazdy. Co to jest? Kaczerb. Damy radę z nim. Leciej z nim. Dawaj, chodź tu. Kaczerbie. No chodź. Świetnie ubity. Mózg kaczerba. Kawałek pancerza Draugira, okej. Klucz z katakumb. Wejdźmy sobie tutaj. Zoltan i... Zoltan, miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Vergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu? Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Wergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. W sumie, powiedzmy, bywaj. Co będzie, to będzie tak naprawdę w tej polityce i w tej wojnie. Dziękuję i powodzenia. Bywaj, Zoltan. Nie daj się zabić. Ty też, stary pryku. Do zobaczenia. Kiedyś. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. Nie, wracaj na powierzchnię. Już nie mamy kota. Okej. Okay. Jaskółka działa. Spotkaj się ze Skalemem Burdonem, ogrod włóczni Jahona. Czyli jednak nie obejdzie się bez grania w karty tutaj. Miecz mamy. Włócznia przeznaczenia, czekajcie. Symbol wiary, klątwa. Fur pełen piór. Ja pierdolę, to zadanie jest jakieś zjebane. Teoria spisku. To już mamy. Dobra, zagrać musimy. To jest jedyne zadanie, które musimy
zrobić. Nie musimy wygrać tą... ten grot. Jak Jorwet mógł przepierdolić coś takiego w karty? Znaczy w kości. Ja pierdzielę. Dobra, ale w sumie mógł nie wiedzieć w ogóle o znaczeniu czegoś, tego artefaktu. O, to on. Słyszałem, że masz grot włóczni Jorweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijakę. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mhm. Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryf ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. Dobra, dajmy tą dychę. Akurat dycha tu nie robi różnicy za bardzo. Rzucanie kośćmi. Chcę rzucanie kośćmi myszką w dowolnym kierunku, nadając... Ale zajebiste! Kurwa, jedna mi wypadła. O, shit. Oczywiście przerzuć kości. Piątkę postaw. Akceptuję. Przegrałem. Kurwa, przegrałem. Przegrałeś, Wiedźminie. Jak ten, jak mu było, Blaskowicz. Co to za jeden? Też szukał magicznej włóczni, tyle że losu czy przeznaczenia. Stare dzieje, nieważne. Jakbyś chciał zostawić w mojej sakwie jeszcze kilka oręd... Jeszcze raz. Mam nadzieję, że kupę kasy za to dostanę zadanie. Dwójka. O jest. Nad czym ten mój przeciwnik się zastanawia? Remis. Postaw zakład. Tychę. Szóstka, czwórka, piątka, dwójka, jedynka. Wszystko, co może być. Wszystko, kurwa, wszystko. Okej. Okay. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło, grot jest twój. Dzięki, Skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Zdobyłeś wszystkie przedmioty, oddaj grot włóczni Henseltowi. Grasz jak zawodowiec, no naprawdę? No chyba nie. Pierwsze słyszę, żebym grał w kości jak zawodowiec. Jak ja się po jakimś czasie dopiero kapnąłem, że... A o to w tym chodzi, aha! Dobra, kochani, co? Wracamy, nie? Oddaj grot włóczni Henseltowi. Czyli teraz po prostu lecimy z głównym zadaniem fabularnym. Ponieważ... W sumie te poboczne... wykonaliśmy z tymi piórami, to ni cholery nie wiem, co ja mam zrobić. Ja już się może, kochani moi, przygotuję tutaj. Bo tu będzie ostra jazda. Amulet wciąż działa. Dobra, wiem, którędy. Jestem hardkorem, że tutaj biegnę. Zasiadaj.
Aż się tak zapytam, w jaki sposób mam się tam dostać? Teraz. Może tamtędy? Tędy, nie tędy. Fuck you, bitch. Pojebane jakieś. Tam? Tak, tam. Zaraza. Dobrze, udało się. Ja pierdzielę. Ta cała śmieszna mgła to jest jakiś hit. Co tu się stało? Dobrze, że jesteś. To Nilfgaardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, Silasa i jeszcze kilku. Kazałem Ves ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Grzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta. Śliczna i ledwie żywa. Pada, z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot. Nefrytowa statuetka, nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to Triss, zaklęta w posążek. To możliwe. Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. Idziemy z tobą. Zbierać się! Okej, odszukaj Triss w obozowisku. Gdzie jest Triss Merigold? Nilfgaardczycy? Czekajcie. Coś mi tu cholera jasna nie gra, kochani. I to poważnie. Każdy czeka na swoją kolej. Dobra, ale to naprawdę coś mi tutaj nie gra. W porządku? Świetnie. Vernon. Idziesz, Vernon, okej. Ta brama była zamknięta. Za późno. Percival gotów do drogi? Nie puszczą nas. Henselt ma swoje plany. Nie obchodzi mnie Henselt. Szilard ma Triss, muszę ją ratować. Nie możesz. Nie pozwolą nam odpłynąć, dopóki nie zdejmiesz klątwy. A na piechotę nie mamy szans. Gdyby chcieli jej śmierci, już byłaby martwa. Poza tym wiemy, gdzie się udał. Lochmuin, wiedźminie. Władcy i czarodzieje spotykają się w Lochmuin, by radzić o losach świata. Tam znajdziesz Triss. Obiecuję. Tak, byliśmy znowu blisko odzyskania Triss. Udaj się do króla Henselta. Dobra. Pomówmy z nim o tej całej klątwie zasranej. I jeżeli ją zdejmiemy, to spadamy do Lochmuin. Król Henselt cię oczekuje. No ja myślę, ja jego też. Mamy do pogadania królu. Nareszcie.
Masz włócznie, Sabriny? Nie tylko. Zdobyłem wszystkie artefakty. Nie pożałujesz tego. Chodźmy odprawić gusła. Tu zginęła. I tu naświniła. To złe miejsce. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica i palą jej świeczki! Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu. Pokażę ci gdzie. Nie no, spokojnie, easy, schowaj ten miecz. Ten też. Obejrzyj miejsce kuźni z wysokości wzgórza. Pewnie musimy poczekać na Henselta. Płaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz, panie, narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała twoją śmierć. Dobra, powiedz, jak to będzie wyglądało. Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed 3 lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział, dawno gryzie ziemię? Chodzi o energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Pfu! Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrześ tę sukę. Z przyjemnością wbije jej dzidę w... Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę. Ale skąd mam wiedzieć kiedy? Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy ciebie. Uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą czy się pojawią? Zależy. Od aury, jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze. Mów, co mam rysować i miejmy to za sobą. Ty, panie, musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował. Stąd mam dobry widok. Dobra. Zaraz powinniśmy odczarować Henselta. O kurwa. Królu, idź w stronę czarciego koła. Coś pokręciłem. Zacznijmy od początku! Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! No dobra, mamy to. Truchło. Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła! Drzewo. Teraz w stronę wypalonego drzewa! Jakieś pojebane to jest. Jakby on nie mógł po prostu tego powiedzieć. Czaszka kozła. Królu, kieruj się w stronę czaszki kozła! Czarne świece. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Skamieniały chleb. Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bochna chleba! I to jest ostatnie, które mam. To było, mleko było, to było, czaszka kozła była, była, czarnych świec było, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, trzy, cztery, pięć, sześć, czego nie było? Królu, idź w stronę koło. Czarciego koła! Usyp, królu, duży, równy okrąg w pewnej odległości od stosu. Wyszło mi doskonale! A
Aż szkoda, że wiatr to rozniesie po polach. Zła moc klątwy pochodzi od ognia. Ogień to potęga trudne do okiełznania, a ten miał dodatkową moc. Trawi ciało rzucającej zaklęcie. Przestań snuć, jak to mówi Detmold, Fatnasmagorię. O tym, jaka to była wielka czarodziejka. No, na buty sobie uwalałem. Pozostań w kręgu, panie. Śmierdzi ten proszek jak krasnoludzkie łajno. Oh shit. Jest Sabrina Levisik. Zaczęło się. Masz dzielnych wojaków, panie. Boją się upiorów jak każdy. Kurwa, ile tego jest? Spokojnie, królu. Chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boję, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. Dopóki nie wyjdziesz poza runy, jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie, musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. Przerwałeś krąg. Upiory się przedostaną. Co robimy? Zajmę się nimi, a ty kończ egzorcyzm, królu. Bądź przeklęty! Dajemy, bronimy go. Zdejmiemy z niego dzisiaj tą klątwę. Kurna, zabiją mnie jeszcze. Dobrze. Ostatnie. Zaraz nas utłuczą. Mogę jaskółkę wypić. Dawaj, zabij ją! Pożerającego powietrze! To przez węglowe kości niewinnych! Niech się spełni przepowiednia! Teraz Hensel! Dobrze, zabijaj ją! Udało się, okej. Udało się. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że krasnolud przejdzie między nogami trolla. Na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie. Dobrze dla ciebie. Gorzej dla Edirny. Odciąłem cię od klątwy, ale ona wciąż ma moc. Trzeba się tym zająć. A co się stanie, jeżeli pamięta? To będzie jakieś nowe zadanie? Odciąłem cię od klątwy, ale ona wciąż ma moc. Duchy poległych wciąż walczą pod Wergen.
poradzisz sobie z nimi tak, jak poradziliśmy sobie z tą zwęgloną cipą. To będzie dużo trudniejsze. Wierzę w ciebie, a wiara czyni cuda. Potrzebuję artefaktu symbolizującego wiarę. Wiem, wiem, Detmold wspominał, dam ci ten medalion. Ale najpierw muszę się napić, chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino, zasłużyłeś na nie. Nowy poziom mamy. Okej, 3 talenty, proszę bardzo. Mamy co, kochani, teraz robić tutaj, ponieważ szermierka, czy to? Nie wiem, czy jest sens rozwijać dalej. Żywotność tutaj mnie bardzo interesuje, ale żywotność także jest tutaj. A ja bym chciał sobie rozwinąć możliwość tutaj większej, lepszej walki. Weźmy to. Tutaj, w tym kierunku pójdźmy. Co to daje? Szansa na efekt krytyczny, krwawienie 10%. Szansa na natychmiastowe zdobicie przeciwnika 2%. Fajnie by było. Szansa na wszystkie efekty krytyczne 5%. Dobra, polecimy sobie na razie w to. Zapiszmy. Okej, moi kochani, słuchajcie, tutaj na dzisiaj sobie zakończymy odcineczek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Udało nam się odczynić klątwę królowi Henseltowi. I idziemy do namiotu króla. Zobaczymy, co on nam powie, jak się dalej cała sytuacja potoczy. Gdzie jest Triss Merigold? No to zadanie będzie cały czas chyba przed nami, bo trzeci możliwe, że będzie w Lochmuin. Tutaj główny właśnie wątek chyba była właśnie ta cała klątwa nad królem Henseltem. Zdjęliśmy ją, ale armie nieumarłych cały czas walczą pod Edirn i tym też będziemy musieli się w swoim czasie zająć, ale to na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj już kończymy. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Na razie, trzymajcie się. Hej!